Wow, that's pretty! Nice. Co za widok. Już wiem, co będzie na TikToku w tym odcinku. O tarczownicy Roya. Siemano. Kiedy PZR, kiedy PZR? Czemu nie nagrywać już horojków? Przepraszam. O Jezu, nie wiem, czy nie muszę tego wyciąć całości na YouTube. Nie chciałbym się śmiać z Roya. Uwielbiam Roya. A, jest muzyka bossowa. Can't wait. Jej, pamiętam cię, chcę. Chodź, bo ty masz fajne kombosy. Nie będę mógł sobie przypomnieć bloki dobrze. No to Najdziba. Wow! Wow! Gościu, podobasz mi się. Can't wait. Chodź. Uwielbiam tą muzykę. Wow! Yeah! Nie, kwadrat robimy. Nie chcę podjąć tą walkę od zera. Ja miałem wszystko jeszcze, ale to nic. Po prostu nie podobało mi się, jak ją zacząłem. Chcę jeszcze raz. Pomin. Chodź tu, gościu. A, to nic nie zrobiło. Ooo! Onegaj się mas. Przepraszam, wiem, że jestem ignorantem. Niestety nie znam koreańskiego. Japońskiego też nie znam. Po prostu anime oglądam. Masz za mało życia, tego. Ja cię biję, chyba. Beliar. Ten z Gotika był silniejszy. Walczyło? Nie, z Beliarem się nie walczyło, sorry. Beliar to był mógł z Gotika. Wiesz, co, czym cię muszę wykończyć? Żegnaj, Beliar. Miło było cię poznać. Nie było na razie drugich form w tej grze, dlatego się tego nie spodziewałem. Mógłbyś chociaż jakieś nowe ataki nabyć, ziomek. Jesteś kiepski. Chyba było nowe. No już się trochę nauczyłem w tej grze. Muszę się bardziej postarać. Beliarku! Nie wiem, jak tego uniknąłem, ale muszę dziabnąć z butli. Staram się nie używać taki. Odwecik! Zdychaj! Dawaj. Tak? No i muszę go tylko doprowadzić do śmierci jeszcze raz? Z wielką przyjemnością. Overdrive, bitch. Spróbuj dalej. Ale możesz się... O! To było niedobre. Nawet nie muszę używać takiej, co?
Beliarku. Za 10 lat możesz przyjść. Lily! Jak będę starszy i nie będę nadążał. O, R2! Fuck! Quick time event. O? O? Starobiste. I didn't think it was going to be this powerful. No błagam. Ja się świetnie bawiłem. Strange. The body cell is overloaded. The drone is unstable as well. Will I be able to overcharge again? Maybe once or twice, but no more. Overcharge? A co? Nie wiem, o co chodzi. Okay. Ja coś zrobiłem? Co mam save'ować? Nie no błagam, to był jeden z prostszych bossów, no come on. No będę musiał właśnie, bo zdałem sobie sprawę, że... Sprzęt do niszczenia osłony, trzeci poziom, tak, o dobra, to nie. Fajowo. A, jakieś znajdźki? No, to spadamy stąd. No błagam. Nawet nie było blisko. Nawet nie było blisko. Zabił mnie raz, ale... Ale to każdy boss mnie zabija raz. Aha. No dobra, to idziemy. To idziemy. A, bo idziemy do windy. Dobrze, dobrze. O, tu jest... Bitcoin. O, podoba mi się, że kryptowaluty nie wymarły w tym świecie. Nie tu? A jak ja mam tam się dostać? Nie? A, nie wiem, przecież tu była winda, której nie mogłem odpalić. Beliar mnie za... I Beliar mnie zaatakował. Wyszedłem z tej windy. Now we're really going to space. Can't wait. Gotka w kosmosie to jest to, co chcę zobaczyć. Wiem, że to będzie trochę out of place, ale... No musi tam coś być, nic? Wow. If you follow the path ahead, it should take you straight to the cargo elevator. No tak, widziałem znacznik. It is operational, right? According to the records, the last trip was 173 days ago. Może działa, może nie działa, w najgorszym wypadku umrzesz. What matters is whether it works or not. That's all I need to know. To znaczy, że ta osoba była ważna w jakiś sposób. A, dobra, rozumiem, że w środku będzie tam. Ta kamera się zaczęła dziwnie zachowywać. Ja wiem, że to jest kwestia pokazywania mi fajne rzeczy, ładne, ale... Ja umiem patrzeć, naprawdę. Jak ktoś mnie interesuje, szczególnie jak jest wielkie, jest przede mną, to spojrzę. Nie musicie mi robić takich numerów. Siadamy? Kurde, ja nawet za bardzo... Właściwie miał strasznie mało HP. Takie to jest chyba był problem. Bo ja zużyłem ledwo dwie potki, żeby go zabić. Ale to dlatego, że mój agresywny styl walki się tu przydał. Że taka trochę... Takie trochę wbijanie się w niego na hama się przydało, bo przez to, że miał mało życia, to... Hacking of the operating system complete. Here we go. Jedziemy? Now we just hang tight until we reach the central core. Of course, as long as it doesn't suddenly stop. Chcę patrzeć przez okno. Nie, chcę patrzeć przez okno. Tak będzie wyglądało? Nie będzie to jakiejś szyby fajnej, ładnej, pięknej? Dobra, to nic. To mogę faktycznie połazić. Jak zobaczę kosmos, to podejdę popatrzeć. Inside, I'm sensing a legion. No właśnie widzę, tylko... A mogę tu wejść ten? No. That's nice.
Wszyscy nie żyją. Zostałem tylko ja. Jestem wykończony. Chcę po prostu odpocząć. Jesus. Trochę creepy. Wszystko. Znaczy, to nie była duża skrzynka, tylko po prostu dwie małe skrzynki. No. Tam jest rzecz. Czy ja chcę tą rzecz? No, mogę wziąć tę rzecz, co mam do stracenia. No, za oknem dalej to jest na widok. Śmieszne, że zbudowali windę do kosmosu. Nie rozumiem, że na księżyc albo coś. What's happening? I'll get to the bottom of this. No. Contamination seems high at the top, and its source is blocking our route. No. Czyli znowu muszę coś zabić. We have no choice but to go outside. Ale w takim razie ten Belial nie był alfą, który powodował to skażenie, bo zawsze jak zabijałem alfę, to skażenie znikało. Dziwne, że to tu jest. Muszę to przesunąć. Och, no właśnie. I zobaczyć, co jest za nim. Ważne, żeby się wyrobić w czasie, nieważne jak szybko. Ale spodziewam się, że niektórzy są tutaj mega demonami szybkości, tylko ja po prostu nie jestem w stanie myśleć jednocześnie tymi dwoma wątkami, czyli położeniem strzałki i rodzajem strzałki. Zazdroszczę tym, którzy potrafią, bo to jest myślenie dwoma zupełnie innymi częściami mózgu, nie? Naprawdę imponujące. Dobra. Chyba zebrałem już, co się dało. Z tych fajnych rzeczy. No to akurat wiele nie zmienia. O, robot. Robot! No. Teraz już mogę bukłak rozwinąć. Tak pamiętam, że mi brakowało jednego. Jeden na trzy. Musi być a way around. Come on! Come on! Czego ja muszę dotknąć? A, drzwi. Hold on, just a sec. No dawaj. Right. Going in now. Tu. O, macka, halo! Te maski mnie denerwują okrutnie. There's contamination here too. Idź! Nie wahaj się, bo wszyscy umrzemy. Dalej jest winda osobowa. Spróbuję zyskać na czasie tyle, ile się da. Ucieknij i dostań się do kolonii. No ruszaj! Już! Rozumiem, że muszę zrobić tak, że ruszę windą i z niej zeskoczę. O! Ta winda jechała w dół. Dobra, okej. Okay. To mnie przekonaliście teraz. Która to wersja? Niebieska? Nie wiem, czy po kolorze da się poznać. Ostatnio grałem siedząc tak chyba. Spoko też. Dobra. O, wróć, to jest przycisk. A, przycisk jest do zawołania winy. Cordy. No wiesz przecież, jak to działa. Cordy. Skoro tam mam iść, to tam nie mam iść. A, bo to mi się pewnie... To jest strój. Czemu nie mogę tego otworzyć? Trzeba by tym drzwiami wejść. Tylko one się nie otwierają, ale nie są nawet interaktywne. Ciekawe. Zabawmy to. A co bojo?
popsuł się. Popsuł się. Tak chcesz się bawić? Wybuchy? No, come on! Matko, to jest najbardziej wytrzymała ściana, z jaką miałem do czynienia do tej pory. Masakracja. No chyba nie myślisz, że dam się uderzyć matce, która już się zespełniła. Możesz mnie zaskoczyć, ale bez przesady. Something terrible. It's terrible! Najładniejsze nie jest, no ale to jest przesady. No! Ja może działam nic z butli. W sumie tak pomyślałem, że to... A. Aha, kamikadze. Okej. Strasznie dużo życia to ma, denerwuje mnie okrutnie. Bo tak, trójkąt, kwadrat, trójkąt, kwadrat, trójkąt. To jest kombo wysokiego poziomu, więc dodaje dużo obrażeń i ma duże szanse na kryta, więc... Tylko użycie całego bardzo rzadko jest możliwe, poza takimi przeciwnikami jak ten. Przypomina mi to klasyczny film o rekinie ludożercy. Ten rekin wyczuwał krew i pożerał ludzi. Tak samo robią Nightiba. Znajdują nas po zapachu, charakterystycznym zapachu ozonu Legionu. Ozonu? Zapach ozonu? Ozon to jest... O3 w sensie. Cząsteczka złożona z atomów tlenu. On jakoś pachnie specyficznie? Ciekawe, jak pachnie ozon. Skażenie nie zaczęło się od dołu. Nadeszło z góry. Ślady skażenia zostały zgłoszone w stacji orbitalnej. W takim razie zostaje rdzeń centralny. Czy to znaczy, że ten przejazd windą był odbyty przez jakiegoś Nightiba? Ten, którego nie dało się sprawdzić? Ale prawdopodobnie winda orbitalna może być użyta tylko przez członków załogi, członków kolonii. To by znaczyło, że no, ktoś współpracuje z Nightiba. Z drugiej strony, patrząc na to, co ostatnio wyrabia Matka Sfera i to, że ja podejrzewam, że ona generalnie tworzy te Nightibo roboty, to by sugerowało, że no, próbuje zabić Andro Eidos. A co za tym idzie, mogłaby sama chcieć wpuścić do kolonii Nightiba. Okaże się, że w kolonii wszyscy nie żyją. Jak byśmy tam dotarli, potencjalnie. O! Szczerze mówiąc, to myślałem, że masz dwa ataki, ale może się po prostu przeliczyłem, którym gatunkiem jesteś. Niko, wiedziałaś? W prestiżowym holu jest ogród, a w nim kwiaty i drzewo.
przypomina mi miejsce, w którym bawiliśmy się, gdy byliśmy mali. Mam wrażenie, jakby to było echo wspomnienia. Śmiesznie, jak oni się odnoszą do tych rzeczy, przez wzgląd na to oczywiście, że są androidos, a nie człowiekiem biologicznym. Drzwi. To jest możliwy zjazd na dół czy coś. Ciekawe. Nie? No dobra, no to nie. Dużo tu jakichś niedostępnych miejsc. Może będą dostępne, jak będę wracał. To też jest skrzynia. Aha, tu jest wejście. O. No, czemuś przekręciła lufę. O dobra, i tak bym go nie zabił, ale przekręciłaś lufę, dalej mnie to zdenerwowało. Proszę nie przekręcać lufy, Eve. A, nie z tej strony, ups. A tak się wkręciłem, że nawet zapomniałem w ogóle o moim, jakby, moich pogadankach z Eve, które prowadzę w trakcie streamu. Nice. Co nas tu czeka? Lily, do you see another way? I found a working passenger elevator just above. Okay. But I'm having a hard time finding a path there. The only choice is the path. Reszta pajączków w takim razie też się tu przyda. Patrzcie. Przyda mi się, bo odnowię sobie życie. Ale musisz mnie dosyć, safe. No, porąbało mnie dzisiaj. No bo oglądałem Tokyo Ghoula. Tam jest tyle chorych postaci, że teraz mi po prostu zostały w głowie, bo ja się bardzo wczuwam. No teraz już i tak dodaję te ostatnie zdolności, które nie są do niczego potrzebne. To znaczy, nie są potrzebne. Nie używam ich. Może są potrzebne i może są nawet bardziej przydatne, niż bym tego chciał. No bo jako, że ich nie używam, no to... Wolałbym, żeby były bezużyteczne. Do mojego własnego bezpieczeństwa. O. No i mam niby ten skok z daszem, ale on ewidentnie nie jest potrzebny w większości przypadków. To jest chyba ten dasz jest dla tych, którzy nie nauczą się do samego końca używać podwójnego skoku. Bo są różne rodzaje podwójnych skoków, nie wiem czy wiecie. Jeśli taki standardowy powoduje, że nie ma znaczenia w jakiej konfiguracji zrobicie dwa kliknięcia i tak polecicie tak samo daleko, nie? Patrzmy na przykład. Jestem sobie tu. Zrobimy tak. Wcisnę dwa razy szybko, jestem tu, nie? Ale tutaj na przykład jest już ten typ, który powoduje, że jeśli wciśniesz za szybko, to zmarnujesz ten potencjał, więc... Wiecie, o ile dalej mogę polecieć zwykłym skokiem? W większości, szczególnie platformówek, ten skok nie ma znaczenia, czy się go wciśnie dwa razy tak, czy na początku, a potem na końcu. To nie ma zazwyczaj znaczenia, ale w tym wypadku ma i trzeba to zauważyć, żeby właśnie nie robić głupot z tym skokiem. Wow. Oh, that's scary. That's pretty. Ale nas już to wysoko wyniosło. No w sumie trochę jechaliśmy. Aż mam trochę lęk wysokości, no nie? W sensie widać, że to jest bardziej fototapeta niż widok z góry, ale no bardziej realistycznego i tak nie sądzę, że dałoby się wyprodukować. Wow.
Nice. Co za widok. Już wiem, co będzie na TikToku w tym odcinku. Co za widok. Jak patrzyłem na Eve, no nie wierzę. Teraz nie wiem, gdzie mam iść. Moment, tam mam iść, dobrze. To na razie nie... No. Wdrap się, Eve, wdrap się. Tu jest druga lina i chcę nią pójść. Zobaczyć, co jest na końcu, bo wierzę, że tam może być na przykład strój. A takich rzeczy byśmy chcieli. No w ogóle ten etap mi się bardzo kojarzy. Ogrywałem grę na tym kanale już. Ninja Gaiden 3. Ostatni etap był w takim statku powietrznym, który mi zajął po prostu nieprawdopodobnie dużo czasu. Serio? Przyszedłem tutaj bez sensu? Było takie, chodź przyjść tu? A nie, dobra, okej. Okay. A! Dron. Pewnie nic ciekawego mi nie da. No, moduł ulepszenie drona, ale to... No dobra, wracamy. Spoko. Bardzo trudny etap, który zajął mi nieprawdopodobnie dużo czasu w porównaniu do reszty gry. Bo przechodziłem przez niego grę trzykrotnie w całości, nie? Bo continue mi się kończyły. Kto by pomyślał, że będę używał tej napaści regularnie? Co jest? Mam ochotę użyć taki. Nie wkurzaj mnie. Ta ściana to jest takim... Ta ściana ma dwa cele. Po pierwsze, zmarnować mój czas. Po drugie, zdenerwować mnie. Ewentualnie, jeśli nie spełni dwóch pierwszych celów, to spełni cel... jakby to opcjonalny. Czyli zmarnuje mi amunicję albo paski zdolności. No bo oczywiście, że denerwując mnie sprawi, że... będę chciał użyć umiejętności, żeby ją zabić, mimo że kompletnie nie jest to konieczne. No bo jest po prostu prostym przeciwnikiem. Ale ma strasznie dużo HP, przez co denerwuje. O, oh, hell no! Co, Eve? Wolałabyś, żebym cię nie zrzucił, co? No w sumie, to było gorzej. Nie podoba mi się, że to wszystko się rozpada. Nie brzmi jak... No pod tym kątem Lara Croft była trochę lepiej zrobiona. Ona lepiej reagowała na skakanie. Byłoby w porządku, jakbym po prostu wszedł na tą rampę, ale ja na nią wskoczyłem. I to ewidentnie dało taki efekt... niezamierzony. Że ona przeszła przez animację jakby lekkiego podskoku, który miał być moim wskakiwaniem na rampę, ale zrobiłem to za nią i ona sobie z tego nie zdała sprawy absolutnie. Czy kolejny boss? Czy mamy Alpha Nightiba? Ale dzisiaj bossowisko, a to dopiero godzina streama. Moi drodzy, moi mięsińscy. Nie? Czy może... nie? Scena ucieczki? Dobrze, Eve, już spokojnie, uciekam przecież. Follow! Oh, no. Matko Boska, halo. No wiem, staram się! Czy ja właśnie zrobiłem jakiś quick time event, nie patrząc na ekran? I think we're finally safe now. If it's not one thing, it's another.
Guess I'm not surprised. Jak słyszę takie jej teksty, to przyrzekam, że dałem tej Eve, którą generuję sobie zawsze po drugiej stronie ekranu, żeby ze mną rozmawiała. Idealny charakter, nie? Dobra, Lily, zamknij się, dobrze? Ciebie tu nie zapraszałem. To jest miejsce dla Eve. Nikogo nie mam na czacie, więc sobie rozmawiam z postaciami, które będę na YouTubie wklejał. Let's go. O, nie mam tego jeszcze. Dobra, zróbmy taki. No to chodź. Unia. No. We're here. This is the entrance to the passenger elevator. Welcome home, master. Who's that? Chcę tą suknię. Chcę ją. I am your humble maid, Arisa. I am the guide for the VIP room. As a code red has been issued across the facility, all passenger transport has been suspended. Master, if you would please wait inside a lift until everything is safe. Jesus. A to taki typowy już robot, co? Czy androidka z wybranym mózgiem? Wystarczyłoby, że Eve, że matka Sfera stwierdzi, robimy z Eve robota i robimy z Eve robota. Ale to jest dziwne, takie... To jest najbardziej niepokojący rodzaj spokoju, no nie? Bo jesteś w takim normalnym miejscu, który faktycznie wydaje się jak taki luksusowy pokój, nie? I oni ci mówią... No witaj panie, zaraz będzie bezpiecznie, także proszę poczekać, proszę się położyć, odpocząć, posłuchać muzyczki, mamy alkohol. Może sobie pan odprężyć się, a my tymczasem naprawimy błędy. To jest jak początek, która gra się tak zaczynała. Że jesteś jakby w pomieszczeniu i okazuje się, że to jest wirtualna rzeczywistość. Nie? Trzeba było rozbić przez lustro, przejść, rozbić lustro? Nie pamiętam. Looks like a maid type human. Was your name Arisa? Just how long do we have to wait? All passenger transport is stopped until code red is lifted. If you wouldn't mind waiting inside the lift. Must she keep talking when I'm trying to work? Let's see. Code red has been deactivated. Co? The P161 lift to the Prestige Lounge will be working again in just a moment. Ale nie możemy jechać tą windą, jak tam jest skażenie. No co, przebijemy się przez nie? The passenger lift consists of 32 independent room modules. Each module provides four separate floors of living space so that all our passengers may enjoy a comfortable journey. Arisa, I'd like to go upstairs. Please, wait a moment. Zhakowała Arisa. Fajna akwarium.
Nie wiem, co jest w środku. Jest rozmyte jeszcze specjalnie przez silnik, żeby nie było. Może jest mało szczegółowe. Opening second floor entrance passage. Rozumiem, że idziemy tam po to, żeby pozbyć się tego skażenia. Dobra, czyli ona zniosła kod czerwony, ale czy zniesienie kodu czerwonego nie spowodowałoby, że ta winda zacznie z powrotem jechać? Bo to by było dość niebezpieczne. Cześć, Arisa. Obawiam się, że ty zaraz będziesz martwa. Albo ty będziesz bossem. O, to są rybki. Takie samo akwarium, tylko rybki. Mogę się położyć? Fajnie. Było. To skoro już tyle interakcji jest, to nie widzę powodu, żebym nie mógł się położyć na łóżku. Rozumiem, że Eve jako robot niezbyt mocno chciałaby leżeć. No dawaj. Arisa, please open the shield screen. Chcę wiedzieć. Pokaż. Understood. Now opening. No pokaż, co tam jest. Wow! No, co nie? Wow. Well, pretty much everything here. It's beautiful. No, jest tam zorza polarna. No już tam na stałe jest. Ziemia już na stałe ma zorzę polarną. Iglicze tego typu, widzicie? Taką jakby na siłę przeciętą, jak nożem odcięte. Czekaj, Arisa. Wszystko już zebrałem? Sobie patrzyłem na widoki. Ciekawe, czy jakbym wystarczająco długo postał, to słońce by zaszło? Czy jedziemy za szybko może i dlatego jest jakby zachodzenie słońca jest równoczesne z naszym oddalaniem się od powierzchni Ziemi. Dlatego to słońce nie zachodzi. Zostanie dlatego, żebyśmy po prostu mogli sobie popatrzeć. Nie czekajcie. Ja mam tu gdzieś miarkę, czy to słońce się zbliża, czy się nie zbliża. Nie, no nie zbliża się. Tak, przyłożyłem miarkę do monitora. Metrówkę w sensie. Znowu zablokowane wejście na wyższe piętro. Śmieszne, że te pomieszczenie, w sensie, że sama winda jako rzecz ma... O! Mówiłem... O tarczownicy Roya. Siemano. Dawno was nie widziałem. No dawaj, chodź. Ale przyznam, że jest to najtrudniejszy przeciwnik, z jakim mam do czynienia w tej grze. Bo mają i całkiem przyjemne combo, no i tą wredną tarczę, którą jak się zasłaniają, to... Nie bardzo mogę im cokolwiek zrobić. Tarczownicy Roya. Coś tu jeszcze lata w takim razie. Bo to było to... No... Rozmawiaj. O Jezus. Nie sądziłem, że zabiją ją aż w taki sposób. Została potraktowana jak śmieć największej. Przykro. Mogę ją rozebrać? W sensie, chodzi mi o zabranie jej sukni, oczywiście. Rest well, Arisa. Nie, ewidentnie się nie zbliża to słońce do horyzontu.
Dzięki, że zrobiliście dziurę w dachu, bo tak to bym nie przeszedł. Czekaj, to nie Arisa mówiła? Okej. Oj. Dobra, ej, nie wkurzaj się. Wow! To przeciwnik. Oh. Dobra, muszę użyć BK. Pompę BK. Uś, ale prawie to jest źle kliknąłem. Dobra, chodź. W zamian cię zablokuję. W zamian za użycie pompy BK muszę cię zabić odwetem. Thank you as always for choosing Orca Aerospace. Thank you for choosing PKP Intercity. We wish you a pleasant journey. Tam jest rzecz. O. O. Ktoś nie za miło spędził wakacje. Podoba mi się jak zawsze przy podnoszeniu. Ta animacja jest trochę zepsuta, bo ich noga drży. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale moim zdaniem to jest błąd. W sensie glitch lekki. Takiej noga śmiesznie drży. Nienaturalnie. Ten dźwięk to mój skaner? Gdzie będzie, kiedy biuro prezesa? Lily, what's our next move? If you follow the path, there should be an elevator that can take you up. Okay. Nice. Daj człowiekowi podoceniać scenerię, no. Ciągle tacy niecierpliwi. Kiedy PZR, kiedy PZR? Czemu nie nagrywać już horojku? Przepraszam. O Jezu, nie wiem, czy nie muszę tego wyciąć całości na YouTube. Nie chciałbym się śmiać z Roya. Uwielbiam Roya. Oj, oj, ale dostałem tarczą. Zemścił się. Nie mogę, bo ja się śmieję teraz. Dobra, już nie denerwuj. O Jezu, chcę cię odwetem zabić, dawaj, chodź. Ło, to było fajne. Zasłużyłeś, żeby na tobie usiąść. O Boże. A to był za bitch slap. Takie... No do widzenia. Słyszę dużo niepokojących dźwięków, ale już te elementy widziałem w tych różnych konstrukcjach na Wielkiej Pustyni. Prawdopodobnie to wszystko firma Orca, tak? Czy ja... Ops. Nie tak chciałem zrobić. Nieważne. Idziemy jeszcze raz. Tak będziemy tamtą stronę. Dokładnie. Dobra. Myślałem, że ta brama to jest ta, którą wchodziłem. Zawróciłem przez to. Take a left from here. Whoa, be careful. No czekaj, tu jest strój, ale no... Oddaj miecz. Potrzebuję drugiego miecza, uwielbiam dual winning. No podejdź. Chodź. O, ty jesteś mało ginący. Denerwujesz. Ups, mnie. Miałem rękę na złym przycisku. Bo chciałem zmienić amunicję i zamiast na bloku to miałem na celowaniu. Dobra. O, ale przynajmniej bawię się świetnie. No wybornie po prostu. Naprawdę. Nigdy się tak dobrze sam nie bawiłem. O hit. Dobra, chodźcie jeszcze raz. Co ty sobie myślisz, domu? Chodź. Dobra, podejdź bliżej. Dawaj, odwecik ci zrobimy. Miałeś kumpla wcześniej.
Gdzie jest kumpel? No. To ten jeszcze nie był rzeczą po prostu. Co za strój? No też... Mogę przynajmniej zobaczyć, co to jest. Srebrny kieł. Znaczy, w tej fryzurze trochę nie bardzo widać mi kolczyki. Założę. Ja miałem turn left from here. Ale to nie był left. To nie było left. Tu się nie powinno nic stać, co? Bo zapis tam jest po lewej. Lily, can you check the status of the railgun? Sure. Booster, cooling system, sensors, we're all looking fine. Nie. We just need to be careful with the power overload. Coś mnie skanuje zza ściany. Quick time event. Czekam. Wow, what's wrong? Co to było? I thought I heard something. To wyglądało jak jakiś typ, nie wiem, jakiś manekin albo coś takiego. Taka creepy lalka, która będzie po prostu odwracać głowę. Ale bym chciał, żebyśmy trafili teraz do jakichś horrorowych tuneli, nie? Wow.